Fala bankructw po polskim ładzie. PIS chce zmienić polski ład z datą wsteczną, a obniżenie VAT na żywność paradoksalnie może podbić inflację. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dla nowych widzów szybka informacja, że jest to kanał informacyjny, w którym przedstawiamy Wam najciekawsze wydarzenia z kraju, ze świata, najciekawsze newsy, jakie dla Was specjalnie wyszukaliśmy, więc jak jesteś zainteresowany lub zainteresowana tym, co się dzieje i zawsze w takiej dość luźnej formie, no to zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału. Tutaj gdzieś masz tam link. Z takim napisem subskrybuj, wystarczy go kliknąć, później jeszcze wyświetli się taki dzwoneczek, kliknąć dzwoneczek, na tym dzwoneczku wyświetli się wszystkie powiadomienia, kliknąć wszystkie powiadomienia, dać ok. Bardzo krótka operacja, nic was to nie kosztuje, a z drugiej strony, jakie macie z tego potężne zyski w postaci informacji. Pamiętajcie, że to informacja jest najważniejszą walutą tego świata, a my wam ją dajemy za darmo. No dobra, za subskrypcję. Pierwszy za. Pizzeria Viva La Pizza z Lublina podjęła decyzję o zamknięciu swojej działalności. Właściciele lokalu powiadomili w mediach społecznościowych, że po siedmiu latach kończą działalność z powodu podwyżek cen energii i obciążeń jakie nakłada na nich Polski Ład. Kochani, w związku z horrendalnymi podwyżkami nośników energii i obciążeniami jakie na nas przedsiębiorców nakłada tak zwany Polski Ład, restauracja po siedmiu latach kończy swoją działalność. Ogłosiła w sobotę pizzeria Viva La Pizza z Lublina. Lokal znajdujący się w centrum Lublina przy krakowskim Przedmieściu po kilku godzinach usunął powyższy wpis, który zebrał kilkadziesiąt komentarzy, w tym również krytyczne. Natomiast w poniedziałek udostępnił ofertę sprzedaży swojego lokalu. Właściciel lokalu przyznał w rozmowie z mediami, że po wprowadzeniu polskiego ładu dalsza działalność nie będzie opłacalna. Dodał, że po zamieszczeniu komunikatu o zamknięciu restauracji spotkał się z hejtem. Policzyliśmy i to nie ma sensu. Gastro padnie. Podsumował w rozmowie z Onetem. Podwyżki cen prądu i gazu uderzyły nie tylko w Branżę gastronomiczną. Jak pisano w sobotę na gazeta.pl, firma odzieżowa Ipako z Międzyrzecza Podlaskiego, która działa na rynku po prawie 40 lat, postanowiła zakończyć swoją działalność i zwolnić ponad 100 osób. Jak przyznał Eryk Mazurek, prezes obecnie likwidator Ipako, spółka już od dwóch lat generowała spore sięgające kilkuset tysięcy złotych straty finansowe, a sytuację mocno pogorszyło bankructwo firmy z Paryża, z którą Ipako współpracowało. Od lat. Kolejną przeszkodą była pandemia, a właściwie spowodowany nią spadek popytu na odzież. Firma przestała zarabiać, ale wciąż była w stanie pokrywać regularne zobowiązania finansowe. Koszty działalności wciąż jednak rosły, a w tym roku doszły również drastyczne podwyżki cen gazu i energii elektrycznej. Jak podkreślił Mazurek, koszt ogrzania gazem budynku, zakładu i PAKO w styczniu sięgnie 100 tys. złotych. W analogicznym miesiącu 2021 rachunek był znacznie mniejszy, bo wynosił 2 20 tysięcy. Tegoroczne podwyżki cen za prąd i gaz pozbawiły nas szans na przetrwanie, podkreślił prezes spółki. Teraz firma zwalnia wszystkich 104 pracowników i rozpoczyna procedurę likwidacji działalności. Oczywiście słowa tego restauratora są mocno na wyrost, bo to nie jest tak, że całe gastro padnie. Można by było o czymś takim mówić, jeśli w tym gastro byłaby jedna konkretna działalność, na przykład pizzerie, które zostałyby opodatkowane znacznie wyżej, jakiś podatek od pizzy, no to wiadomo, konkurencyjnie przegrywają, bo jeśli pizza nagle podrożeje o 10 zł, to wielu klientów zacznie wybierać sobie inne restauracje, ale w przypadku takim, że każdy dostaje po dupie porówno, no to to wszystko się wyrównuje i każdy musi się dostosować. I to jest prawda, że padną ci, którzy dostosować się nie potrafią. I tak jak Jarosław Kaczyński powiedział, że mm, polski ład uderzy tylko w cfaniactwo, w ludzi, którzy żyją z cfaniactwa. Chociaż jak teraz rząd zapewnia, a jest dużo gorzej, ale, ale zapewniają, że uderzy we wszystkich, którzy zarabiają powyżej 8600 zł na rękę, czyli 12800 brutto. No to tak jakby Kaczyński w ogóle twierdził, że każdy kto zarabia powyżej 8600 żyje z cfaniactwa. To jest w ogóle chore, biorąc pod uwagę to, że każdy jego poseł żyje za więcej niż 8600 miesięcznie, ale okej. Okay. W każdym razie tutaj, kiedy wszyscy dostają równo po dupie, no to faktycznie długoterminowo będzie tak, że każdy podniesie równo ceny, każdy będzie musiał równo podnieść płace, no i każdy będzie równo więcej. Wydawał. To nie jest tak, że nagle restauracje całkowicie padną, no bo ludzie mają swoje takie potrzeby rekreacyjne, czy po prostu nie chce im się czasami gotować, no wychodzą, no i te nawyki tak za bardzo to się nie zmienią, co pokazały nam lockdowny chociażby, w których też przecież wieszczono, że ludzie już się na tyle przyzwyczaili do tego nowego stylu życia, że tylko zamawiają z tych restauracji, że raczej lokale będą puste. Jak się okazuje, teraz wcale puste nie są i są i takie lokale, w których trzeba wcześniej rezerwować, żeby w ogóle znaleźć tam miejsce, więc wszystko powoli wraca na te same tory. Problem jest krótkoterminowy i tutaj ten konkretny restaurator oczywiście ma jak najbardziej rację z tego względu, że zawsze jak są tak drastyczne zmiany, no to przetrwają ci, którzy mogą się utrzymać przez jakiś tam określony czas, ale bardziej średnio lub długoterminowy. No bo na początku to faktycznie może przynosić straty, zanim rynek się w jakikolwiek sposób ustabilizuje. A tutaj ciężko o stabilizację, skoro sam polski ład ma tak cholerne dziury, jest tak podziurawiony, ma tyle błędów, że nawet rząd tego nie kuma i nie wie za bardzo, jak ma sobie z tym poradzić. I co chwilę tylko wprowadzają jakieś zmiany, o których za chwilę sobie pogadamy, bo to już przechodzi ludzkie pojęcie. Ale żeby nie było. To nie jest tak, że całe gastro padnie, bo jest to zwyczajnie niemożliwe. Większy problem jest w tym, że w tym pierwszym okresie. Będzie więcej takiego właśnie cwaniactwa, czyli różne osoby w różny sposób będą przechodzić na różną szarą strefę. Jeden nie będzie wystawiał rachunków, jeden zmieni sobie fikcyjnie jakieś kody PKD i będzie mówił, że on prowadzi handel nisko, niskomarżowy zamiast sprzedaży jedzenia czy alkoholi itd., itd. Oczywiście w sumie po jakimś czasie zaczną się kontrole i tacy ludzie dostaną po dupie. Ale w tym czasie, kiedy oni będą mieli niższe podatki od konkurencji, bo zwyczajnie będą oszukiwać i grać nie fair, no to taka sytuacja wyrżnie realnie restauratorów, którzy po prostu nie mają albo, al, al, albo są zbyt uczciwi na to i nie chcą ryzykować. No bo jest to oczywiście normalne, i coś takiego jest naganne i nie powinno mieć nigdy miejsca. Ale to wywołuje oczywiście rząd, i oni doskonale wiedzą, że to takie skutki będzie miało, albo ci restauratorzy, którzy po prostu nie mają buforu finansowego, nie mogą sobie pozwolić na rok czy dwa lata wychodzenia na stracie lub minimalnym plusie. Więc tacy na pewno mają problem. I tutaj, w takich sytuacjach, zawsze zyskują niestety globalne korporacje, takie jak McDonald's, KFC. Czy zwyczajnie sieciówki, które mają swoje oddziały wszędzie? No bo jak jesteś małą restauracją z jednego miasta, no to no niestety nie masz co konkurować nawet cenowo z m, sieciówkami. No i na pewno każdemu taki polski ład utrudni życie. No i przetrwają ci, którzy muszą. Którzy będą kombinować w jakiś sposób. Jeżeli są mniejsi i nie mają budżetu, no to niestety będą musieli się brać za kombinatorstwo, które to Kaczyński chciał tak bardzo zwalczyć. Mane.pl opisuje, że, bo tam mieliście opisanych. Dwa przykłady. Many.pl na swoim artykule pod tytułem Polski Ład: Małe firmy zaczną padać. Część z nich zasili szarą strefę, inne znikną bezpowrotnie. Wypisuje sporo takich przykładów, bardzo podobnych, w których już teraz przedsiębiorcy mają bardzo duże problemy i są albo już przy bankructwie, czyli właśnie ogłaszają upadłość. Albo i tak się do tego przymierzają. Mała pracownia krawiecka pod Warszawą. Pani Maria prowadzi ją, pod, e, ją z powodzeniem od kilkunastu lat. Potrafi uszyć wszystko. Klientki bardzo ją chwalą i polecają na brak pracy. Pani Maria nigdy nie narzekała. Ma jej tyle, że trzeba czasami czekać tydzień lub dłużej na przeróbki. A mimo to pani Maria myśli o zamknięciu działalności gospodarczej. Przynajmniej oficjalnie na kolejną wizytę swojej klientki zaprasza już nie do pracowni, ale do swojego prywatnego domu. I tutaj znowu jest pole do tego cwaniactwa, czyli odprowadzanie podatku od biura w domu, które, na które zawsze skarbówka patrzy krzywo, tym bardziej teraz, że nie tylko zostaje um, luka w, um, u przedsiębiorców, ale również luka w budżecie, więc budżet państwa, tym bardziej bez środków unijnych, których do tej pory nie dostaliśmy, będzie na pewno szukał cały czas nowych środków i to kosztem Polaków, więc faktycznie tutaj jest olbrzymi potencjalny problem. Myślałam, że ten rząd się opamięta i przesunie wejście w życie polskiego ładu, Rok, bo tak powinno być. Moim zdaniem, w ogóle o dwa lata. Rok to powinny być tylko konsultacje społeczne i dopasowywanie tego, uświadamianie ludzi, jak to będzie wyglądać, a nie wprowadzanie tego w życie w ciągu pół roku. A później jeszcze okres karencji powinien być przynajmniej dwuletni, żeby każdy faktycznie miał czas na spokojnie sobie to wszystko zrobić. My szukaliśmy doradcy podatkowego, to wiecie co? Nie ma żeby umówić się na wizytę z doradcą podatkowym przynajmniej dwa tygodnie czasu oczekiwania. To jest naprawdę masakra. Księgowi, doradcy podatkowi teraz mają takie żniwa, jakich nie mieli jeszcze nigdy. To nie jest żaden ład, tylko wielki chaos. Komentuje pani Mary i dodaje, że najtrudniej jest jej pogodzić się z nową składką zdrowotną. Do tego dochodzą olbrzymie rachunki za prąd i ogrzewanie, które wzrosły w stosunku do ubiegłego roku aż o 300%. Tak, o 300%. Jeśli podniosę ceny usług, stracę klientki. Dziś nowe ciuchy można kupić w sieciówkach już za kilkadziesiąt złotych. Nikomu nie będzie się opłacało przerabiać starych ubrań. Muszę wyrejestrować się lub zawiesić firmę i jakoś przetrwać tę wojnę. Mówi wprost starsza kobieta. No i właśnie, to jest znowu to pompowanie wielkich, mega korporacji. Takich jak jakiś Carrefour, Osho, czy inne wielkie sieci, które mogą sobie pozwolić na to, żeby teraz wychodzić nawet i przez 5 lat na stracie i wyrżnąć całą, mniejszą konkurencję. Na przyjmowanie klientów w swoim mieszkaniu zdecydowała się również pani Iwona z Warszawy. Fryzjerka jest na tak zwanym samozatrudnieniu. Pracuje w różnych, renowowanych salonach w stolicy. Jej klienci ostatnio bardzo narzekali na wysokie ceny usług. Koszt męskiego strzyżenia w salonach, w których pracuje, w Zrósł z 80 zł na początku 2020 do 120 zł pod koniec 2021. Postanowiła nie czekać na piękną katastrofę, tylko zejść do podziemia. Klienci, którzy zdecydują się na strzyżenie w jej domu, zapłacą 80 zł, ale wiadomo, bez rachunków i bez podatków. I właśnie o tym mówię. Część klientów przeniesie się do tej szarej strefy też. Oczywiście ona najprawdopodobniej beknie za to, i to ostro, za jakiś czas. Bo wymusiło to państwo, ale ci, ci fryzjerzy, którzy tego nie zrobili, stracą klientów na rzecz właśnie takich, którzy przeszli do szarej strefy. Jest to bardzo, bardzo smuczna rzeczywistość, ale niestety cały polski ład nie był zbyt przemyślanym ruchem. Problem w tym, że przy tak chorych czasach, jakie obecnie mamy, przy tym całym koronakryzysie, możliwych kolejnych lockdownach i zamykaniu konkretnych branż, Rząd i tak mimo wszystko zdecydował się na wprowadzenie tego polskiego ładu, bo miał im przynieść trzecie zwycięstwo w wyborach. Tylko, że jak się okaże, że ta inflacja nagle nam skoczy przez te wszystkie tarcze, i inne restrukturyzacje całego polskiego ładu, no to chyba z wyborami będą mogli się pożegnać. Wiecie, co to jest tuskowe, nie? Podatek Tuska. TVP Info teraz rzuca cały czas winę na Donalda Tuska, że są takie wysokie ceny i cały burdel z polskim ładem. To jest w ogóle masakra. Jak zapytacie osoby starsze, które tylko oglądają TVP Info, z pewnością powiedzą wam, że to i tak jest wina Tuska, no bo Tusk te 7 lat temu, czy 5 lat temu, nawet jak był szefem Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, spowodował to, że teraz musimy wszyscy za to płacić. Co się stało, to się nie odstanie, nie? Prawo nie działa wstecz. To jest taka podstawowa zasada państwa prawa, że prawo nie działa wstecz. Już się nic z tym nie zrobi. Otóż nie. Nie w Polsce. Szanowni Państwo, drodzy rodacy. Dzisiaj jest ten pierwszy dzień. Kiedy od wielu miesięcy po raz pierwszy możemy. Polski ład, sztandarowy program PIS, miał dać tej partii trzecie z rzędu zwycięstwo w wyborach. To między innymi dzięki emerytom, którzy mieli być główną grupą korzystającą na polskim ładzie. Pierwsze świadczenia, które dostali, pokazały jednak, że były one mniejsze. Rząd błyskawicznie przygotował projekt ustawy, która będzie działać zgodnie z mocą wsteczną. Polski ład oznacza niższe emerytury dla tych seniorów, którzy otrzymują świadczenia wyższe niż 4920 zł brutto. A wszystko to przez składkę zdrowotną, jaką muszą płacić od całości dochodów. Jej wysokość przeważa zysk z wprowadzenia kwoty wolnej od podatków w wysokości 30 tysięcy złotych. Gdy seniorzy zobaczyli pierwsze emerytury w 2022 zapowiedzieli wystąpienie na drogę sądową, eksperci już wcześniej wskazywali na brak podobnego rozwiązania do ulgi dla klasy średniej, z którą jednak i tak są duże problemy. Gdyby nie ulga dla klasy średniej, stratni byliby Polacy zarabiający więcej od średniej krajowej. Emeryci pobierający świadczenia powyżej 4900 brutto, czyli dla ścisłości około 3600 netto, podobnego rozwiązania się nie doczekali. Rząd chce więc naprawić ten błąd. Gabinet Mateusza Morawieckiego chce reagować szybko i uchronić się przed kompromitacją. We wtorek 11 stycznia do Sejmu ma trafić projekt ustawy zmieniającej Polski Ład. Projekt ma działać z mocą wsteczną. Minister Finansów już przed kilkoma dniami przepraszał za niedociągnięcia sztandarowego programu PiS. Zmiany, które niesie za sobą polski ład dotyczą około 27 milionów podatników, i przy takiej liczbie obywateli objętych reformą mogą się pojawić pewne nieścisłości. Powiedział minister finansów w wywiadzie dla Super Expressu Tadeusz Kościński przeprosił za zaistniałe zamieszanie i zapewnił, że wprowadzenie polskiego ładu jak najszybciej było mimo wszystko dobrą decyzją. Kościński odniósł się m.in. do tego, że z powodu wprowadzonych zmian podatkowych mniejsze wypłaty otrzymali nauczyciele. Jak pisano na natemat.pl w nowym roku wielu nauczycieli skarży się na niższe pensje. Ci, którzy ciężką pracą zarabiali nieco więcej stracili. Ja pracując w dwóch szkołach mam dochody mniejsze około 300 zł. Można przeczytać na jednej z grup nauczycielskich. Narodowego Funduszu Zdrowia wyłącznie po to, żeby poprawiać jakość służby zdrowia. Filar drugi to bardziej sprawiedliwy system. A ponoć prawo nie działa wstecznie i nie można czegoś zmieniać ze wstecznym mm, działaniem. Jest to totalnie wbrew wszelkim zasadom konstytucyjnym w Polsce, no ale jednak. Pis już udowadniał, że jego konstytucja nie interesuje. A jak to już pójdzie do trybunału konstytucyjnego, a z pewnością pójdzie, no to, bo musi pójść jeszcze w tym terminie, póki oni rządzą i póki mają Julię Przyłębską jako prezes trybunału, no to spoko, wszystko się okaże, że to jest zgodne z literą prawa. I to w ogóle jest śmieszne, że tak. Wielką reformę podatkową, która miała zbawić Polaków, zrobić, że podatki będą bardziej sprawiedliwe, że to ci ubożsi na tym zyskają, ci bogatsi wesprą tych ubogich, dla których no, dla, dla, nie, dla niektórych to jest właśnie sprawiedliwość, no to wprowadzili to w pół roku i teraz od razu po wprowadzeniu muszą to łatać, bo się okazało, że faktycznie. Ci biedniejsi wcale na tym nie, zyska nie zyskali, jest potężna grupa osób, którzy tylko na tym stracili. To jeszcze ci najbogatsi na tym finalnie zyskali, bo są takie myki podatkowe, że faktycznie można na Polskim Ładzie zaoszczędzić. Tam wprowadzając spółki komandytowo-akcyjne i tak dalej. To nie powinno tak być, ja, bo mm, rząd. Ma do dyspozycji praktycznie nieograniczone środki. Wyobrażacie sobie, że jakaś prywatna firma, bank, instytucja finansowa wprowadza jakiś produkt na rynek, który nagle niszczy życia tak wielu osobom, bo go nie przemyśleli, miało być zupełnie inaczej, i ewidentnie wprowadzili ludzi w błąd, ta instytucja finansowa by miała teraz prokuraturę na karku. Wszyscy by poszli do aresztu za coś takiego, co zrobił rząd. I dlaczego tak się nie dzieje? Bo instytucje finansowe badają odpowiednio wcześniej rynek, robią konkretne analizy, które dają im jak najbardziej realny wymiar tego, co chcą wprowadzić. I Polska też mogła coś takiego zrobić. Przecież ma dużo większy budżet niż nawet te banki. Mogą zatrudnić najlepszych krajowych i światowych specjalistów do tego, żeby przygotowali im nowe rozwiązania podatkowe, żeby zrobili różnorakie symulacje, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Przeanalizowali punkt po punkcie, kropka po kropce w tej ustawie, co tam może pójść nie tak i mogli wszystko dostosować. Dać ludziom dwa lata na wprowadzenie się w to, na wdrożenie się. I tego nie zrobili, bo pali im się dupa. Bo doskonale wiedzą, że mogą przegrać. Czekamy na tak jak tarcza antykryzysowa 2.0, 3.0, 4.0. Teraz będzie Polski Ład 2.0. Zrobiliśmy ostatnio nawet ankietę, i mówiłem o niej chyba wczoraj. Czy rozwiązania podatkowe przyjęte w ramach tzw. Polskiego Ładu są dla Pana Pani korzystne? No i jak do tej pory zagłosowało 4,5 tysiąca osób. I się okazuje, że dla 72% są niekorzystne, a korzystne tylko dla 6%. Pojawiło się trochę nowych komentarzy, jak mi się tylko składka ZUS zmieniła na zależną od dochodu, więc jeszcze nie wiem jak to będzie finalnie wy wyglądać, bo jest to po prostu ciężkie do przewidzenia, skoro cały czas wprowadzają nowe poprawki, jaki ład jak wszystko idzie w górę, rujnuje nie tylko gospodarkę w kraju. I komentarz do tego. Czusk rujnował majątek państwowy, a kaczy proceder niszczy majątki prywatne ludzi oraz ich zdrowie. A w Europie wszystko w dół wypierdzielaj trochę wulgarniej i nie stękaj, dziadu kalwaryjski. No i różne konflikty w komentarzach. Już się dzieją. No i co? I rząd teraz robi bardzo różne gierki. Takie, żeby jednak e, zaspokoić tymczasowe oczekiwania Polaków, które finalnie, niestety, zwiększą nam potencjalną inflację i spowodują właśnie jeszcze większy wzrost cen. Spadek wartości złotego. Jak chociażby ten VAT 0% na żywność. Nie tędy droga, ale sami najpierw posłuchajmy. Kilka innych państw, Niestety również dokłada się do tego szantażu gazowego, szantażu energetycznego. Wszyscy wiemy doskonale, że tak jak ceny energii, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżenie stawki VAT na podstawowe artykuły żywnościowe od lutego na co najmniej pół roku do zera. Zdaniem ekonomistów, kryzys Agricole doprowadzi to do niewielkiego spadku cen w 2022 i znacznie silniejszego wzrostu cen w 2023. Inflacja w Polsce sięgnęła w grudniu 8,6% i była najwyższa od 21 lat. To wynika ze wstępnych szacunków GUS. Hamować szybki wzrost cen, próbują bank centralny oraz rząd. RPP w ciągu 4 miesięcy podwyższyła stopy procentowe o 2,15 punkta procentowego. Z kolei władze w ramach tarczy antyinflacyjnej obniżyły daniny publiczne nakładane na paliwa i energię. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział już także redukcję stawki VAT na paliwa z 23 do 8% oraz żywność do zera. Jednak zdaniem ekonomistów, Credit Agricole ten ostatni pomysł nie do Prowadzi do spadku inflacji, a finalnie może okazać się proinflacyjny. Jak to jest możliwe? Analitycy przewidują, że dystrybutorzy żywności będą częściowo starali się wykorzystać obniżkę VAT do podniesienia swojej rentowności. W efekcie, na ceny zostanie przeniesione tylko 50% planowanej obniżki VAT i efekt ten rozłoży się na dwa miesiące, ponieważ uczestnicy rynku będą dostosowywać swoją strategię cenową do działań konkurencji, napisali w dzisiejszym komentarzu. Na skutek cięcia podatku, dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych będzie w 2022 roku. Drugim roku o 0,3 punkta procentowego niższa niż gdyby zmiana nie została wprowadzona. Pozwoli to zmniejszyć inflację o 0,1 punkta procentowego, wskazują ekonomiści. Obniżka VAT ma być jednak przejściowa. Według zapowiedzi ma obowiązywać przez pół roku po upłynięciu tego okresu podatek wróci do pierwotnego poziomu, co będzie skutkowało wzrostem cen. Analitycy zakładają, że na ceny zostanie przeniesione 90% podwyżki VAT do pierwotnej stawek i podobnie jak w przypadku obniżki, efekt ten rozłoży się na 2 miesiące. W przypadku produktu kosztującego 10,50 brutto przy stawce 5% VAT w warunkach pełnego przeniesienia obniżki VAT do zera jego cena spadłaby do 10 zł, czyli o minus 4,8%. Zakładamy jednak, że zrealizuje się jedynie w 50% z tego spadku, czyli cena obniży się do 1025 o minus 2,4 oznacza to, że cena netto wzrośnie z 10 do 1025. Następnie po wzroście. Stawki VAT do pierwotnego poziomu na ceny zostanie przeniesione 90% tej nadwyżki, czyli ceny zamiast o 5% wzrosną o 4,5%, czyli ostatecznie cena brutto analizowanego produktu wyniesie 10,71%, a to wzrost o 2% w porównaniu do początkowej ceny. Podaję przykład: obszar cen paliw, po drugie cen energii, i po trzecie cen żywności. Po pierwsze wprowadzamy obniżkę cen, cen paliw. A do tego wszystkiego dodajmy jeszcze standardową marketingową strategię sprzedawców, czyli końcówka 99 groszy. Już mamy inflację naprawdę na bardzo mocnym poziomie, wywołaną planem antyinflacyjnym rządu. To będzie naprawdę bardzo potężny wzrost cen. Przecież nie mogło być inaczej. Rząd doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że sprzedawcy zadziałają właśnie w taki sposób. Musi być początkowy spadek cen, no bo przecież jednak te podatki pójdą w dół. Budżet państwa na tym nie zyska, ale faktycznie przecież kto nie chciałby na tym zarobić. Tym bardziej po takim kryzysie, jaki mieliśmy. I każdy się teraz odkuwa, więc firmy, przedsiębiorcy też będą widziały w tym. Potencjalne korzyści. Jedyną taką drogą teraz, jeżeli oni faktycznie chcą w ten sposób zadziałać przeciwko inflacji, jest wprowadzenie regulowanych cen. I o tym też już PiS myśli. Są prowadzone debaty na TVP info, więc jak najbardziej pomysł biorą na poważnie, ale czy jest to dobre? Tak realnie, jeżeli tak dalej pójdzie. No to jak się będę pytał dziadka, jak tam było za komuny, no to on mi co najwyżej będzie mógł odpowiedzieć spokojnie. Niedługo się sam przekonasz. Nie mam dziadka, no. Ale jakbym miał, to tak by było. Bo podwyżka po takiej obniżce będzie dużo bardziej odczuwalna niż właśnie ta obniżka. I to z punktu wyborczego również źle zadziała dla PiSu. To od razu obniży im wszelkie sondaże, no bo to będzie nagłe. Chyba, że będą wprowadzali podatek, nie wiem, co tydzień o 0,1% więcej. Czy 1% więcej, o jeden punkt procentowy. Nie wiem, ale jest tu jakiś dramat. I w związku z tym, skoro oni są przecież świadomi tego, że jak już zrezygnują z tego programu 0% VAT, podwyżki będą nagłe i ludzie właśnie wtedy to zauważą, to czy możemy spodziewać się wyborów jeszcze w ciągu najbliższych dwóch miesięcy? Chyba wszystko na to wskazuje. Tak jak na to, że teraz wchodzi trend. wysuchar. Dlaczego dzieci w Chinach nie oglądają dobranocki? Bo są w robocie. Tego skwara mamy od Benego 11, za co dostajesz od nas złote wykorzystywanie dzieci do pracy. A jak i ty chcesz rzucać złotą statuetkę, to koniecznie wbijaj na nasz drugi kanał Suchary z sucharami, gdzie co tydzień, znaczy codziennie, masz nowego suchara. Tymczasem ja już się będę żegnał, Majdzie się bardzo ciepło, no i heja. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszany gdy zamilknie zamku szczęk Słychać przez. Zbrojone ściany, jak drży.